Cześć, witajcie w blogu Michała. Szybkie słowo wyjaśnienia. Nie nagrywałem wczoraj ze względu na to, że dzień wyglądał tak, jak wyglądał. Po drugie, pomyślałem, że niedzielę zostawię jako dzień dla mnie tylko i wyłącznie. I żeby dla was była taka słodka tajemnica, co się wtedy dzieje. Jak dobrze jest się wyspać. Niesamowite uczucie. Wczoraj, czyli przedwczoraj, pracowałem 26 godzin bez przerwy. Po czym, jak wróciłem do domu, wykąpałem się, zjadłem, ruszyliśmy na działkę, gdzie mieliśmy pokazać moim teściom, a Dorotki i rodzicom naszą działkę. Powiem szczerze, że wyglądało to trochę dziwnie, bo jak tylko tam zajechaliśmy, rozłożyłem kot, napiłem się piwa i poszedłem spać. Tyle. Po czym jak wróciliśmy do domu i poszedłem spać o godzinie 17, tylko po to, żeby wstać o godzinie 8 rano. Obrzydlistwo. Śmierdzi. Nie dość, że się śmierdzi to żarcie, to jeszcze kaleczy. Co chyba smakuje? No stoi, czeka. Dorota jest na mnie zła, a jak jest zła, robi wszystko sama. Nawet chodzenie z psem w deszczu. Wybierasz się, Ani? Chodź! Czasem jak mam mało czasu, a trzeba wygonić psa, jak dzisiaj, to zabieram go na rower, żeby będzie to pobiegło. Że nie wywrócił. Ściany. Najgorszy wyjście na rower jest to, że trzeba go znieść z trzeciego piętra. Później już jest jego śmiech. No, tak to wygląda. Jakbym się teraz wypierdzielił. Hej! Nie wolno oszukiwać! O! Ali! Kiedy są twoje urodziny? Co ty na to? Dorota! Zrzuć mi kluczyki do samochodu. Pies będzie na jakieś 20 minut z
spokojny, śpiący. Gdzieś miał przyjaciółki, a nawet się zdrzałem. Hej, piesku, nie pomyliłeś się? Ty. Dawaj języka, dawaj. Dawaj. To jest twoje łóżko czy moje? Moje. Zachowuj się, jakbym go wkurzył, że mu przeszkadzam. Nie, tak będę leżał. Jak to zdjąć? No ja nie będę ciała na tobie, musisz je zdjąć. Nie mam krótkich spodni, a Dorota nie chce mi wypuścić tych, co chodziłem dzisiaj. Więc będziemy ciąć te. Przynieś nożyczki. Dałeś te nożyczki? Po co kupować nowe, krótkie spodnie, kiedy można zrobić z długich nowe, krótkie spodnie? Lepiej kupić długie i ściąć je. Małe chińskie rączki tyle się napracowały, żeby zrobić ci te spodnie. A teraz polskie rączki zrobią mi krótkie. Małe polskie rączki. Ciągnij tu. Albo tu, stań tu na tym. Ciąg. Ali, ciągnij. Najważniejszy pracownik. Nie, możesz źle wciskać, jeden i pokusił. Trochę za krótkie wyszły. Nic z tym nie zrobimy. Ale ty kazałeś mi udać w tym miejscu, no naciąganiśmy je przecież. No nie, no to... Z przykrótkich spodni długich zrobiłaś przykrótkie spodnie krótkie. Chodź tu do mnie. Jak je potem podwiniemy, to już będą w ogóle strasznie kuse. Kuse. Pozdrawiamy kusych. Nie no, mamy jeszcze spodnie, możemy je... Ubierzcie. Sam se umiesz. Wygląda jak szkolniak. Taki uniform jeszcze powinien do tego założyć i mógł do szkoły. Zrobimy tu suwaczek. Przyczepimy resztę na kawki. I będę mógł sobie odsuwać. I będę miał długie albo krótkie, jak będę chciał. Ja potem kupię ci kamizelkę z Indianem kieszonek. Wezmę od twojego taty. Ale nie idź w nich, daj mi je. No a co z nimi zrobić? Daj mi je, pojadę na Bymowo i przeszyję je. I co przeszyjesz? Po nie pierwsze, zrobisz... no to ci zaszczysz. Pamiętacie czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych i żeby zawołać mamę, trzeba było wołać przez okno? To było coś. Pamiętam, że nie chciało mi się tak bardzo wracać do domu, bo w lato, jak byłem takiej wielkości, że wołałem przez okno ojca. To było coś. Wtedy nie chciało się wracać do domu. Nie chce się wychodzić, tylko siedzisz i oglądasz głupi filmik na YouTubie. Bo do najmądrzejszych moje filmiki się raczej nie zaliczają. Ej, ale to jest w sumie nie fair. Ja z nudów robię coś, żeby wam, nudzącym się nie nudziło. Dziwne. Dobrze, już byliśmy w San Francisco i widziałem ten most. Ej, te spodnie nie są takie ciężkie, chyba, że gdzieś tam wózku. Poznajcie Sepka. To jest Sepek. I on się zastanawia, po co ja chodzę z tym aparatem, mimo że też bym bardzo tak chciał. Chciałbym być sławnym youtuberem. Jak ja? Jak ty. Ale ja nim nie jestem. Ale będziesz. Kiedyś. Może. Nie muszę być sławny. Wystarczy, że będę bogaty. A, bogaty też chciałbym być. To da się załatwić. Tak? No. Dobra. Wystarczy mieć pieniądze. Okej. Chcę mieć. No i widzisz. Dasz? Nie. Nie? Tylko ciężką pracą ludzie się bogacą. A tymczasem idziemy wydać trochę pieniędzy i kupić najzdrowsze jedzenie na świecie, czyli samo mięso, bez surówki, bez zapychaczy w postaci bułki, ani bez innego sosu. Naleśnika, bez sosu, czyli kebab na talerzu, tak. Jak u mamy. Uuuu.
W sensie, że Dorota, ja wracam zawsze do domu. Bezpośrednio. Pa! Piątka! Pa! Pa! Pa!